nasz start do władz samorządowych, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, o partię na poziomie lokalnym, ale też na poziomie wojewódzkim, na poziomie sejmiku. Bardzo serdecznie witam zacznę od mediów zaproszonych na dzisiejszą konferencję prasową. Jesteście Państwo zawsze z nami, mówicie o tym, co się dzieje i będziecie mówili w najbliższym czasie także o tym, co będzie się działo w ramach kampanii wyborczej. Bardzo serdecznie witam wszystkich kandydatów na radnych, którzy dzisiaj się tu zgromadzili, którzy za chwilę będą prezentowani zarówno do Rady Miejskiej Grudziądza, jak i do sejmiku na koniec. Pomiędzy tym jeszcze będzie zaprezentowany kandydat na prezydenta miasta Grudziądza. To taka informacja, czyli mamy trzy takie elementy ważne. Kandydaci do Rady Miejskiej Grudziądza, kandydat na prezydenta miasta Grudziądza i kandydaci do sejmiku. Proszę Państwa, rozpoczynamy prezentację kandydatów do Rady Miejskiej Grudziądza. Jest to szczególne święto demokracji, gdzie będziemy przedstawiali nasze pomysły na to miasto, nasze wizje, ale także będziemy się odnosili do tego, co nie zostało do tej pory zrobione i będziemy starali się uwypuklić najważniejsze problemy w tym mieście. Rozpocznę od prezentacji w poszczególnych okręgach wyborczych. Wiemy wszyscy doskonale, Grudziądz to 4 okręgi wyborcze, 3 nieco mniejsze i 4 dużo większy, prawie około 30 tysięcy wyborców, ta czwórka jest największa. Rozpoczynamy od okręgu numer 1. W okręgu numer 1 przedstawiono do rejestracji 7 kandydatów na radnych. Na miejscu pierwszym zostaną przedstawione oczywiście w poszczególnych okręgach jeszcze uzupełnie jedynki, które będą przedstawione, natomiast pozostali radni będą stawali tutaj obok swojej jedyneczki. Będziemy tutaj obecni wszyscy na scenie, żebyście Państwo mogli wszystkich widzieć, zobaczyć. W okręgu numer 1 na pierwszym miejscu znalazł się pan Miłosz Joniec. Witamy pana Miłosza Jońca. Można powiedzieć, z ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości najmłodszy obecnie radny urzędujący w Radzie Miejskiej, magister, inżynier, absolwent Politechniki Bydgoskiej oraz prestiżowej Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności w Warszawie. Funkcję radnego dzielił z pracą w sektorze farmaceutycznym, obejmując stanowiska kierownicze. Był jednym z inicjatorów pomysłu o tworzeniu w Grudziądzu uczelni publicznej, która dała zielone światło dla edukacji na najwyższym poziomie w naszym mieście. Proszę bardzo, pan radny Miłosz Joniec i kandydat na radnego przedstawi siebie i może odniesie też się do swojej grupy. Tak, dzień dobry, szanowni państwo. Przedstawiać siebie szerzej nie będę, bo dzisiaj ta konferencja jest poświęcona nam wszystkim, ale chciałbym opowiedzieć o tym, dlaczego kandydujemy, bo myślę, że mogę mówić w liczbie mnogiej. I kandydujemy dlatego, że widzimy, że w Grudziądzu potrzebne są zmiany. Te zmiany są potrzebne od dłuższego czasu. Ten trend niekorzystny, jaki jest w Grudziądzu, obserwujemy od wielu lat. I myślę, że to jest ostateczny czas, żeby powiedzieć, że w Grudziądzu trzeba ten niekorzystny trend w końcu zahamować. Jeśli nie zrobimy tego teraz, kolejne 5 lat mogą być dla Grudziądza tragiczne w skutkach. O czym mówię? Mówię o pewnych faktach, które są ogólnodostępne. Mówię o tym, że na przykład z Grudziądza co roku odpływa około 1000 mieszkańców. To jest porażająca liczba. Mówię o tym, że grudziąckie społeczeństwo się intensywnie starzeje. Mówię o tym, że grozi nam to, że za kilka lat, czyli kilkanaście, czy właściwie już niedługo, będziemy miastem peryferyjnym. Zobaczcie, do jakiej sytuacji już doszło. Doszło do takiej sytuacji, że Grudziądz, miasto kiedyś, to już jest nadużywane określenie, miasto prawie 100-tysięczne, tak naprawdę swoich mieszkańców, jeśli chodzi o udarówkę, musi wysyłać do dużo mniejszego świecia. Jeśli chce rodzina spędzić czas w weekend w aquaparku, musi szukać miejsca poza Grudziądzem, w dużo mniejszych ośrodkach. Ten trend dla miasta trzeba odwrócić. Grudziądz popadł w pewien maraz, popadł w pewną szarość. Musimy ten trend odwrócić. Jeśli tego nie zrobimy teraz, dalej będzie tylko trudniej. Grudziądz potrzebuje wielkich projektów, potrzebuje wielkich wyzwań, ambitnych wyzwań i potrzebuje rozliczania z tych wyzwań. Mam wrażenie, że często jest tak, chociażby sprawa udarówki,
brzmi mniej więcej przez mnie o obecnych włodarzy tłumaczona tak, że się nic nie da zrobić. No, nic się nie da zrobić i po prostu ten temat jest omijany. No i my chcemy trochę zmienić tą narrację i chcemy powiedzieć, że da się zrobić pewne rzeczy, a nawet więcej, że trzeba te rzeczy zrobić. Trzeba Grudziądz przywrócić do tego, żeby był miastem wiodącym w regionie. Jeśli tego nie zrobimy teraz, z każdym rokiem będzie nam coraz trudniej. Wielkie projekty są potrzebne. Trzeba zacząć rozliczać tych, którzy doprowadzili do takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Jeśli by w Grudziądzu było dobrze, to by ludzie do tego Grudziądza napływali. To by dzieci, studenci wracali do tego miasta, a wracają jedynie na święta wielkanocne Bożego Narodzenia i kontakt z tym miastem jest utracony. Jeśli nie doprowadzimy do tej zmiany już teraz, doprowadzimy do tego, że miasto Grudziądz stanie się miastem peryferyjnym nie tylko w regionie, ale i w całym województwie. Więc to jest ten czas na zmianę i po to dzisiaj jesteśmy, żeby tej zmiany dokonać. Dziękuję. Prosimy Was o kandydatów z okręgu numer 1 z panem Miłoszem Jońcem. Na czele staniemy tu i będziemy po kolei tak wchodzili. Taka jest koncepcja, żebyśmy wszyscy widzieli swoich kandydatów. Proszę Państwa, Szanowni Państwo, podchodzimy teraz do okręgu numer 2. W okręgu numer 2 także przedstawiono do rejestracji 7 osób. Na czele jedynką osobą wiodącą jest pani Marzena Makowska, radna Rady Miejskiej. Jedna z trzech kobiet w obecnej Radzie Miejskiej Grudziądza, zaangażowana w pomoc lokalną przedsiębiorców w mieście, jest zwolenniczką modernizacji targowisk miejskich, pełni funkcję radnej już od 2014 roku. Blisko ludzi zawsze potrzebujących, czyli blisko handlowców swojego sektora, widząca Grudziądz problemy. Także basenów Tarpnie, to też jeden z elementów, o który walczyła. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałabym serdecznie powitać Państwa. Ja, tak jak kolega radny powiedział, jestem od 2014 roku w Radzie Miasta. Pracowałam w wielu komisjach. W komisjach promocji turystyki miasta, w komisji rewizyjnej, w komisji budżetu. Obecnie pracuję w komisji petycji, skarg i wniosków, w komisji sportu. Doświadczenie pracy w tych komisjach dało mi szeroki wachlarz znajomości o naszych mieszkańcach, o naszych problemach. Postrzegam naszego miasta, rozwój naszego miasta postrzegam zupełnie inaczej, ponieważ moje całe życie zawodowe to przedsiębiorczość. Pochodzę z rodziny rzemieślniczej, z tradycjami rzemieślniczymi. Doskonale znam, jak wygląda rozwój firmy, rozwój czegokolwiek, na czym to polega. Z naszego ugrupowania startuje 31 osób, 14 osób to kobiety. Będę wspierała kobiety, które będą rozpoczynały działalność. Będę wspierała również przedsiębiorców, którzy są obecni w przestrzeni Grudziądza. Proszę Państwa, dzisiaj po raz kolejny mam odpowiedzialne zadanie. Jestem jedynką, muszę doprowadzić okręg do zwycięstwa. Zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, Pani Marzena, Pani zostanie może na scenie. Jedynki zostaną, a później dołączymy do wspólnego zdjęcia prezentacji kandydatów na radnych na koniec sam. Oczywiście teraz przechodzimy do okręgu wyborczego numer 3. Do okręgu wyborczego numer 3. No, okręg numer wyborczy numer 3 to oczywiście Lotnisko i do osiedla kawalerii. Numer 1 w okręgu numer 3 to Sławomir Szymański. Pan Sławomir Szymański jest radny obecnej kadencji, wielu kadencji, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości od wielu, wielu lat, znany wszystkim dobrze w Grudziądzu. Obecny w lokalnych mediach, nauczyciel historii w pierwszym LO. Ale to nie wszystko, myślę, że sam o sobie powie szerzej. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof już zrobił pewne małe wprowadzenie. Ale ja przede wszystkim chciałem rozpocząć od takiego małego podziękowania. Zrobiłem to ostatnio na spotkaniu wigilijnym z grupą radnych i chciałem im przede wszystkim, moim radnym, klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości bardzo serdecznie podziękować za ich ciężką pracę w Radzie Miejskiej Grudziądza. Proszę Państwa, jestem głęboko przekonany, że jest to grupa radnych, która zawsze stawała w obronie mieszkańców. Ja przypominam sobie niezliczone uchwały, gdzie prezydent Grudziądza Maciej Glamowski proponował uchwały o podwyżkach i to różnych usług komunalnych, jak też podwyżkach dotyczących chociażby nieruchomości, biletów i tak dalej. Proszę Państwa, tego przez 5 lat było sporo i to zawsze my. Informowaliśmy prezydenta, że można pójść inną drogą.
Nie trzeba drenować kieszeni mieszkańców Grudziądza, a można po prostu poszukiwać innych rozwiązań. No tego akurat ta ekipa rządząca nie podjęła. W związku z tym chcę Państwu powiedzieć, że była to grupa, mówię o radnych, którzy naprawdę stanęli w obronie mieszkańców i bronili interesów mieszkańców. I dla mnie to było bardzo ważne, bo za każdym razem byliśmy w takich kwestiach jednomyślni. Zresztą w ogóle za tą jednomyślność, za tą jedność, za to, że wytrwaliśmy w pełnym składzie do końca, bardzo serdecznie chciałem podziękować. Natomiast proszę Państwa, co do przedstawienia się, ja powiem tak, kiedy Krzysztof powiedział mi, że mam parę słów powiedzieć o sobie, to mi wpadła w ręce pewien materiał wyborczy, do którego jakoś tak fajnie podchodzę, bo napisał go ktoś o mnie. W związku z tym, proszę Państwa, ja nie będę siebie przedstawiał, w sensie, że mówił o sobie, ale zacytuję Państwu pewne kilka zdań na mój temat, które ktoś napisał. Nie wiem, czy mogę mówić kto, bo go tutaj nie ma, a nawet go nie spytałem, czy mogę go zacytować. Więc, proszę Państwa, to jest, wydrukowałem sobie, więc pozwolę sobie na przeczytanie. Mogę, Panie Przewodniczący? Proszę bardzo. Proszę. Sławek to kawał historii grudziąckiego samorządu. Historyk, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, żonaty, jedno dziecko, radny 5 kadencji. Zaczynał w 1998 roku i od tego czasu mieszkańcy nieprzerwanie obdarzają go zaufaniem. Początki były trudne, bo niełatwo zacząć samorządową karierę od bycia w opozycji. Odegrał wtedy niezwykle istotną rolę. Był architektem Zjednoczenia Grudziąckiej Centroprawicy. Został przewodniczącym Wspólnego Klubu Radnych i istotnie przyczynił się do wyborczego zwycięstwa ruchu dla Grudziądza w 2002 roku. W 2004 roku został wiceprezydentem Grudziądza. Był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Kierował różnymi komisjami. Obecnie przewodniczy Komisji Sportu. Związany z Klubem Inteligencji Katolickiej, uczestniczył przez wiele lat w kapitule Ogólnopolskiej Nagrody Księdza imienia księdza Janusza Pasierba i był organizatorem jej wręczenia. Sławek to człowiek dialogu i porozumienia, ale równocześnie lojalności, uczciwości i dotrzymywania zawartych umów. Dziękuję bardzo. Listy naszą jedynką jest Krzysztof Kosiński. Pozwolę sobie przeczytać kilka słów o Krzysztofie. Krzysztof Kosiński, można powiedzieć typowy samorządowiec z uzasadnionym stażem i tyle razy go wybierano. Słowo społecznik także ma w jego życiu potwierdzone znaczenie. Komisja Mieszkaniowa i Rodziny są wpisane na stałe jego działalność. Obrońca interesów mieszkańców. Pamiętamy sprzedaż 8 bloków TBS z mieszkańcami w Grudziądzu i unieważnienie tych transakcji w sądzie. To było zwycięstwo. A także obrońca lokalnego handlu. Przeciwstawił się likwidacji giełdy handlowej i skutecznie zabiegał o wybudowanie nowej hali targowej, co dzięki rządowi PiS dzisiaj się dzieje. 23 miliony z dotacji tworzą nową rzeczywistość dla naszych handlowców. Krzysztof Kosiński, numer 1 w okręgu numer 4. Dziękuję bardzo za trochę historii, ale też i za aktualną sprawę, bo w mieście Grudziądzu dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości bardzo dużo się dzieje. Wiele inwestycji, które powstają w Grudziądzu, za chwilę będziemy oglądali i mamy nadzieję, że pieniądze zarezerwowane w budżecie państwa, na które są już wydane kontrasygnaty, nie zostaną zmarnowane. Jako lider tego okręgu numer 4, czyli największego okręgu, jako radny, jeżeli zostanę radnym, to oczywiście będę zabiegał o pilnowanie, powiem, użyję tego słowa, pilnowanie realizacji inwestycji, które zostały już w zasadzie przygotowane w sensie projektu. Państwo pamiętacie, jesienią żeśmy otrzymali, można powiedzieć, dla tego okręgu 58 milionów złotych od rządu polskiego na przebudowę układu drogowego na osiedlu Mniszek i Rządz. To bardzo ważny projekt, takich pieniędzy codziennie się nie dostaje. To jest prawie 60 milionów złotych z finansowaniem jeszcze ze strony miasta, 60 milionów złotych. I za te pieniądze muszą być zrealizowane te inwestycje i tego będziemy starali się skrupulatnie pilnować i realizację tutaj pilotować. To jest jedna z tych kwestii, oczywiście budowa basenu Orlik, basenu Delfinek na Strzemięcinie. To kolejna inwestycja, która dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości, a też z zabiegom radnych tutaj z tego okręgu, między innymi pana Marka Czepka, który się bardzo starał, nie tylko on, ale i wielu radnych, także zabiegał o budowę tego basenu. Także z rządu polskiego otrzymaliśmy 30 milionów. To jest także inwestycja, która wymaga dzisiaj
w zasadzie, powiem szczerze, kontroli radnych, aby nie wydłużała się zbyt długo realizacja. A to nie wszystko, bo wiemy, że wykonano wiele projektów na poszczególne ulice, między innymi na ulicę na osiedlu Mniszek. Wiele projektów leży do dnia dzisiejszego na półkach. Muszą zostać zrealizowane te inwestycje w ramach oczywiście posiadanych środków i o to będziemy zabiegali i będziemy tego interesu mieszkańców pilnowali. To wszystko co do prezentacji naszych jedynek. Ja bym prosił jeszcze, żeby uzyskać to jedno wspólne zdjęcie wszystkich obecnych kandydatów na radnych z wszystkich okręgów, abyśmy weszli sobie może na scenę. To tak ma być, czy... Proszę bardzo. Ja już będę wywoływał po kolei, bo tak będzie najprościej, bo w kolejności od jedynki, bardzo proszę, pan Joniec Miłosz jest, oczywiście pan Tomek Wołowski, prosimy bardzo, pan Morczyński Piotr, pani Małgorzata Osowska-Neumann, pani Pławińska Jasińska Teresa, pani Dominika Kaczerska i pan Krzysztof Sulerzycki. Proszę bardzo, to jest cała jedynka. Widzimy przed sobą kandydatów na radnych z okręgu numer 1. Mamy nadzieję, że większość z nich zostanie radnymi i zasiądzie w Radzie Miejskiej Grudziądza, służąc mieszkańcom. Jeżeli chodzi o okręg numer 2, jest z nami już pani Makowska Marzena, która stoi od tutaj jakiegoś czasu z nami. Na drugim miejscu jest pan Paweł Pokorski, który nie może jest nieobecny dzisiaj. Na trzecim miejscu jest pan Grzegorz Klein. Prosimy bardzo pana Grzegorza. Na czwartym miejscu jest pani Renata Wiśniewska. Na piątym miejscu jest pan Jacek Naraskowski. Na szóstym miejscu jest pan Jarosław Wierzbicki. I na siódmym miejscu pani Karina Salomon. Prosimy bardzo wszystkich na naszą tutaj scenę, abyśmy wszyscy mogli, aby media mogły zobaczyć wszystkich kandydatów na radnych. Gratuluję podjęcia decyzji. Teraz przechodzimy do okręgu numer 3. Proszę Państwa, okręg numer 3 to oczywiście Sławomir Szymański na miejscu pierwszym, na drugim miejscu jest Krzysztof Dziedzic, prosimy bardzo, na trzecim miejscu jest pani Elżbieta Ordon, na czwartym miejscu jest pan Jan Wtorek, na piątym miejscu jest pani Alicja Bertram, na szóstym miejscu jest pani Arleta Schulz, bardzo prosimy, i na siódmym miejscu jest pani Pawłowska Danuta. To jest cały skład okręgu numer 3, czyli lotnisko aż do osiedla Centrum Kawalerii. No i ostatnia lista, czyli okręg numer 4. Jeżeli chodzi o okręg numer 4, to rozpoczyna listę oczywiście Krzysztof Kosiński, który tu stoi przed wami. Na miejscu drugim jest Andrzej Brzozowski-Oleksiak. Na miejscu trzecim Marek Czepek. Prosimy bardzo, panie Marku. Na miejscu czwartym pan Andrzej Witkowski. Prosimy, panie doktorze. Na piątym miejscu Krystian Kaczerski. Na szóstym miejscu pani Lucyna Dulemba. Na siódmym miejscu pani Magdalena Łukasik-Kukuła. Na ósmym miejscu pani Władysława Czysz. Na dziewiątym miejscu pan Roman Kortas. I na dziesiątym miejscu pani Julia Kurminowska. Proszę Państwa, ze względu na ograniczony czas, może nie będziemy wszystkich tutaj po kolei przedstawiali tak ze szczegółowością, ale jak Państwo widzicie i przekrój wieku jest też różny. Mamy i bardzo młodych ludzi, można powiedzieć naukowców, którzy się aktualnie doktoryzują, pracują też i na uczelniach. Mamy też rzemieślników, mamy i pana doktora, mamy i nauczycieli, mamy pielęgniarki. Mamy wiele osób, mamy dietetyków, mamy różne zawody w tej grupie. No nie chciałbym tutaj popełnić błędu, ani też nie wymienić kogoś. Także gdybyście Państwo ewentualnie chcieli poznać szczegóły, to już na podstawie indywidualnych tutaj rozmów będzie okoliczność, możliwość, prawda, dopytania się o szczegóły, co poszczególni kandydaci na radnych mają o sobie do powiedzenia. Tak wygląda mniej więcej skład drużyny Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu do Rady Miejskiej Grudziądza na dzień 7 kwietnia. Możemy jeszcze porobić chwilę zdjęcia jakieś pamiątkowe i za chwileczkę zostanie przedstawiony w tej chwili tak kandydat na prezydenta. Ja tutaj przepraszam, trochę mi tutaj głos drży, ale o tym powiem pan Miłosz Joniec. Proszę bardzo. Dużo było zapytań, dużo było rozmów. Dużo było niepewności, no ale jest i on, nasz kandydat. I tak jak sobie myślę,
o Krzysztofie, to przychodzi mi do głowy takie jedno z moich ulubionych, jedna z jednych moich ulubionych sentencja, per asperat astra, przez cierpienia do gwiazd. I tak sobie myślę, przez tyle kadencji w Radzie Miejskiej, tyle ile walki stoczył Krzysztof Kosiński, tyle ile walczył o mieszkańców, tyle za to dostawał po głowie, ale nadal walczył. I że nadal tutaj jest i mu się chce i podejmuje to duże wyzwanie w naszym mieście, to właśnie przeszedł przez te cierpienia i mam nadzieję, że po tych wyborach dojdzie do gwiazd i że zostanie naszym grudziąckim prezydentem. Szanowni Państwo, Grudziądz zasługuje, i to użyję, trzeba podkreślić to słowo, w końcu. Zasługuje w końcu na gospodarza, który z tym miastem jest związany, który to miasto, myślę, że nie boję się użyć tego słowa, kocha i który w tym mieście jest znany jako społecznik od zawsze. To, że Krzysztof od wielu, wielu lat pełni funkcję radnego, to jest właściwie tylko dodatek do jego życiorysu, bo on tak naprawdę jest społecznikiem, jest prawdziwym altruistą życia grudziąckiego. Jest jednym z najbardziej znanych radnych, jednym z najbardziej znanych społeczników Grudziądzu. Ciężko chyba znaleźć taką osobę w naszym mieście, której Krzysztof by powiedział, nie pomogę ci. Jeśli zwracamy się do Krzysztofa z jakąkolwiek prośbą, to jest to człowiek dialogu, porozmawia, wysłucha i jeśli może, to wszystkim udzieli pomocy. Wszystkim, nie tylko tym, którzy go popierają, ale wszystkim. Krzysztofa już znam kilka lat i wiem, że te słowa nie są na wyrost. Wszystkie sprawy, o których było mówione tutaj, jak przedstawialiśmy Krzysztofa, jeśli chodzi o lidera okręgu numer 4, to jest bardzo mało. Ostatnie środki olbrzymie, jakie spłynęły do Grudziądza. Hala targowa, szkoła muzyczna, przebudowa infrastruktury w Grudziądzu, czy wreszcie wyższa szkoła zawodowa, to też jest robota, już tak powiem kolokwialnie, Krzysztofa. Gdyby Krzysztof nie lobbował, nie interesował się tymi tematami, no już mówiąc inaczej, nawet nie nękał niektórych wyżej swoją nadgorliwością, która czasem, jak wiemy, jest potrzebna jednak w pewnych działaniach, to tych wszystkich rzeczy w Grudziądzu prawdopodobnie by nie było. Krzysztof jest potrzebny miasto, Grudziądz zasługuje na dobrego gospodarza i miejmy nadzieję, że w końcu takiego będzie miał. Naszym kandydatem na prezydenta jest pan Krzysztof Kosiński. Szanowni Państwo, no trochę powiem szczerze, w tej sytuacji jeszcze nigdy nie byłem. Zawsze kandydowałem, aspirowałem o pełnienie mandatu radnego Rady Miejskiej i tak się dzieje od wielu, wielu, wielu lat. Miałem jedną kadencję przerwy, tak była, taka historia była, ale wynikała z zupełnie innych okoliczności. No i te dobre słowa i ta opinia, która tu została przedstawiona, no bardzo mnie tutaj, no powiem szczerze, onieśmieliła, bo nie wiem, czy jestem godny, proszę Państwa, bo sytuacja jest dość poważna. Prawo i Sprawiedliwość jako partia, jako komitet polityczny rozważała bardzo długo poparcie kogokolwiek. Analizowaliśmy, współpracowaliśmy tutaj i ze strukturami, z formacjami politycznymi, które istnieją na terenie Grudziądza. Takie rozmowy trwały bardzo długo, od roku, no i decyzji nie do końca żeśmy byli w stanie podjąć. Dopiero w zasadzie kilka godzin temu, albo też niewiele, nieco ponad, może kilkanaście, zdecydowałem się na prośbę też tutaj polityczną też i partii, zarządu, aby podjąć się tego zadania, aby Prawo i Sprawiedliwość miało swojego kandydata w Grudziądzu. Oczywiście jest to w jakimś stopniu z mojej strony uzasadnione, dlatego też z perspektywy tych ponad 20 lat obserwacji w mieście mogę powiedzieć, że mam jakąś ocenę, widzę dobre, ale też i słabe strony tego miasta, ale widzę też strony, które nie są do dnia dzisiejszego wykorzystane. Dlatego przyświeca mi taka jedna myśl, która jest, będzie zrębem takiego określonego już precyzyjnego programu, a mianowicie to, że chcemy uwolnić, tak naprawdę uwolnić prawdziwy potencjał miasta Grudziądza i przywrócić wiarę, pełną wiarę jego mieszkańcom w znaczenie tego miasta, bo to miasto ma olbrzymie znaczenie
i w budowanie prawdziwej wspólnoty. Wspólnoty ponad podziałami politycznymi, ponad partiami, wspólnoty, w którą zaangażują się wszyscy, którzy mają na celu dobro tego miasta. Szanowni Państwo, oczywiście jest potrzebny dialog, dialog z wszystkimi, tak jak powiedziałem, z wszystkimi różnymi opcjami politycznymi, z różnymi instytucjami, z ośrodkami, z gminami. Nie może dzisiaj być ku żadnej kłótni, musi być pełnia dialogu i to jest rola nowego prezydenta. Ja postaram się przedstawić kilka zasadniczych takich tez programowych, do których się zobowiążę w tej chwili w zasadzie i do przedstawienia już konkretnych szczegółów. Rozpoczęliśmy od przywrócenia Gruziązanom wiary w swoje miasto. Dotknęliśmy sprawy wzbudzenia uśpionego tego potencjału naszego miasta, ale też musimy wzbudzić inicjatywę wśród mieszkańców. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna rzecz. Mieszkańcy muszą się poczuć właścicielami tego miasta, muszą się poczuć prawdziwymi sprawcami dobrobytu tego miasta, który będzie miał miejsce za jakiś czas i muszą mieć w tym swój konkretny udział i w tym musi pomagać im miasto, czyli prezydent. Prezydent musi stworzyć takie warunki, które zaowocują konkretami. Czyli musimy zrobić wszystko, aby ludzie młodzi i wykształceni, fachowcy także w różnych dziedzinach zawodowych, chcieli wracać do tego miasta, chcieli spełniać tu swoje plany, pracować, ale też i godnie zarabiać. To miasto musi podnieść swój próg dochodowości na mapie i to jest wszystko możliwe, żeby zaprosić tych wszystkich tutaj, którzy stąd wyjechali i żeby tu wrócili i tu się realizowali. Musimy także rozwijać, Szanowni Państwo, kapitał intelektualny miasta. Oczywiście mamy już pewien pierwszy krok. W dniu 15 września minister Czarnek powołał Dzienną Szkołę Wyższą do istnienia na kierunku mechatronika. W założeniu mają powstać kolejne instytuty, między innymi Instytut Medyczny i Techniczny związany z logistyką i bezpieczeństwem. Proszę Państwa, to jest nadzieja. Studia dzienne w Grudziądzu, życie studenckie, to jest nadzieja dla Grudziądza. To jest jeden z elementów, który wpłynie zasadniczo na życie tego miasta, ale także na jego rozwój. Bo to nie tylko akademiki, ale to także bary, to także, prawda, różne miejsca, gdzie się spędza czas, także dyskoteki. Wtedy takie miasto zupełnie inaczej żyje, ale staje się innym ośrodkiem o zupełnie innym poziomie intelektualnym. Czyli rozwijamy intelektualny kapitał miasta. Chcemy wykorzystać w maksymalny sposób, proszę Państwa, logistyczne położenie Grudziądza. Możemy powiedzieć, że Grudziądz urodził się w logistycznym złotym czepku. Tak, to jest logistyczny złoty czepek. Dlaczego? Dlatego, że mamy już wybudowaną autostradę A1. Za chwilę będziemy mieli trasę S5. Jeżeli nie zostanie zablokowana budowa centralnego portu komunikacyjnego, to będziemy mieli najszybszy pociąg w Polsce, który będzie przejeżdżał przez Grudziądz Główny. Mówimy tutaj o inwestycji, która potocznie nazywa się szprychą. I wtedy będziemy mogli dojechać do Warszawy w godzinę i 10 minut. Czyli jesteśmy naprawdę w złotym czepku logistycznym. Do Grudziądza będzie można dojechać szybko, sprawnie, tu pracować, tutaj, prawda, wydawać pieniądze i wracać do swojego miejsca, ale także żyć. Kolejny most, który jest także w planie budowy, trzeci już most, bo gdybyśmy wzięli pod uwagę most autostradowy i stary nasz grudziądzki, zabytkowy, to jest jeszcze trzecia inwestycja, która będzie także związana z budową właśnie nowego mostu, który będzie miał charakter kolejowo-samochodowy, będzie dwufunkcyjny, takie są wstępne założenia i o to też musi walczyć prezydent miasta Grudziądza, aby taki most od strony północnej powstał. To jeden z bardzo ważnych elementów, który będzie gwarantował nam rozwój, ale też i potencjał i możliwość wykorzystania naszych najważniejszych skarbów. Jednym z głównych kierunków, które musi obrać prezydent Grudziądza i które musi zadbać, to oczywiście musi wywołać
użyję takiego pojęcia fizyko-chemicznego, absorpcję turystyczną i absorpcję kapitału ludzkiego na dużą skalę, powiem inaczej, na niespotykaną skalę. Państwo wiecie doskonale, ja to powtarzam wielokrotnie, że Grudziądz jest dzisiaj miastem ciągle jeszcze na 4 godziny. Czyli jeżeli przyjeżdża tutaj wycieczka, jeżeli przyjeżdża tu rodzina samochodem, wysiadają na rynku, to robią sobie spacer 4-godzinny i opuszczają to miasto. To za mało. Prezydent miasta i władze miasta i przedsiębiorcy i partnerzy i prywatni inwestorzy muszą stworzyć w tym mieście cudowną alternatywę do wydłużenia tego czasu przebywania na terenie miasta z 4 godzin przynajmniej do tak zwanego weekendu albo do kilku dni najmniej. I to jest, proszę Państwa, oczywiście możliwe. Będziemy mówić w szczegółach o konkretnych programach. Jeden z głównych programów oczywiście dotyczy zaniedbania największego grudziąckiego skarbu, jakim są grudziąckie solanki. Jeżeli Państwo wiecie o tym, że w niektórych miejscowościach w Polsce, przez niektóre miejscowości, od tego Uniejowa, o którym często tak mówimy, dajmy przykład, w tym Uniejowie spędza rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób swój czas, wydaje pieniądze nie tylko na baseny, nie tylko na akwaparki, ale prawda, na konsumpcję, na hotele, na pensjonaty, to chcielibyśmy być dzisiaj Uniejowym. I to jest możliwe. Słone wody mogą być wykorzystane na 5 różnych sposobów i o tym będziemy mówili za kilka dni, o pewnych koncepcjach wykorzystania i prognozach, ale też i o sposobach finansowania. Oczywiście, jak Państwo wiecie, miasto ma duże problemy finansowe, ale jest możliwe zaangażowanie kapitału prywatnego w ramach tak zwanego partnerstwa i to wszystko jest możliwe za zgodą prezydenta i Rady Miejskiej Grudziądza. Kolejny jeden z elementów to oczywiście rewitalizacja nabrzeży Wisły. I nie mówimy tutaj o nasadzeniach jakichś drzew i tak dalej, ale mówimy o tworzeniu żywej panoramy nad Wisłą, o prawdziwym życiu, o statkach, o motorówkach, o tramwaju wodnym, o tym, o gastronomii, która musi się tam pojawić. To też jeden z elementów, który w perspektywie musi funkcjonować. Oczywiście pierwszym krokiem zawsze są inwestycje związane z grudziąckimi salonkami, do tego trzeba będzie wrócić. No i mówię tutaj jeszcze o całorocznym jarmarku spichrzowym, gdzie będziemy starali się przekształcić grudziącką starówkę w tak zwany market. Market na preferencyjnych stawkach podatkowych, zatowarowany określonymi przedmiotami, artykułami i usługami. To bardzo ważne, aby stworzyć całoroczny taki market na grudziąckiej starówce. To także jest możliwe w oparciu o pewne partnerstwo. Miasto nie musi angażować się tutaj ze swoimi środkami w 100%, może mieć swój udział tylko w zakresie doradczym, prowadzenia, ale też udostępnienia. I już na koniec chyba jeden z ostatnich elementów, no to o twierdzy Grudziądz nie mówię, bo to też przygotowanie trasy turystycznej dla programu Twierdza Grudziądz, to jest jeden z elementów. O obniżeniach podatkowych będziemy mówili jeszcze, o preferencjach dla pewnych działalności. To wszystko zostanie określone w konkretnych programach. Naszym celem jest, aby w Grudziądzu było zero pustostanów. Jak Państwo dzisiaj przechodzili przez starówkę, to widzicie, to są dzisiaj tysiące metrów kwadratowych pustostanów. Cała Toruńska, ja teraz ostatnio szedłem, to jest tragedia. Sklep przy sklepie jest pusty, kolejne sklepy za chwilę będą pustoszały. Miasto ma naprawdę tych powierzchni bardzo dużo, często one są ukryte, bo są w podwórzach. One muszą być wszystkie zapełnione. One muszą być wszystkie zapełnione różnymi działalnościami, usługami, muszą dać prawdziwe życie mieszkańcom, ale też i tym obiektom, bo wiecie Państwo, w jaką ruinę się przekształcają takie zasoby, które nie są ogrzewane, o które nikt nie dba. Nie będę tego tematu dalej rozwijał. To są wszystkie rzeczy, które pojawią się już w konkretach. No i oczywiście jeden z takich programowych celów, do którego będziemy starali się dojść w pewnym stopniowaniu, to będzie także darmowa komunikacja miejska w mieście, ale to będzie działanie docelowe, poprzedzone jeszcze wstępnym okresem przejściowym, gdzie będziemy rozpoczynali od pewnych tylko części darmowych. Kiedyś był taki pomysł rok temu złożony odnośnie zrobienia tylko darmowego tramwaju, który miał rozprowadzać ruch po starówce. Uważamy, że to jest konieczne i niezbędne, dlatego że dzisiaj płatne parkingi przy marketach, no niestety spowodowałyby to, że klientów w tych marketach by nie było, albo byłoby ich niewiele.
To tak w skrócie o założeniach pewnych programowych, czyli rozwój gospodarczy, główny rozwój nastawiony na turystykę, to, że funkcjonuje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, to wiemy, ale to za mało. W dalszym ciągu zasadniczy potencjał tego miasta, taki jak grudziąckie Solanki, jak grudziącka twierdza Grudziądz, jak program Wisła, cała Wisła i całe jej nabrzeże i grudziącka Sturówka, uważamy, że w dalszym ciągu nie jest wykorzystane, a miasto z perspektywy swojego gigantycznego zadłużenia nie jest w stanie dzisiaj zadbać do końca o to i prowadzić te obiekty na tym poziomie, aby one nie niszczały. Dlatego wszystko to trzeba będzie powierzyć mieszkańcom, przedsiębiorcom na odpowiednich zasadach i to musi po prostu w tym mieście wzmacniać dochodowość tego miasta, ale też pozwolić żyć innym i tworzyć tu swoje warunki w pewnej perspektywie. Natomiast nie chcemy, aby ludzie wyjeżdżali stąd, bo niedługo zejdziemy poniżej 80 tysięcy i to będzie bardzo niepokojący wskaźnik. Dzisiaj jest nieco ponad 80 tysięcy mieszkańców i to jest już praktycznie czerwone światło, które nam się zapaliło. I mam nadzieję, że wszyscy Państwo, kandydaci na radni, zaangażujecie się w te zakresy i będziemy wspólnie tworzyli nasze programy, zarówno osiedlowe, ale także dla Grudziądza i będziemy dzielili się tymi pomysłami już w nowej Radzie Miejskiej, bo to jest Wasza rola, abyście byli czynnymi w tworzeniu dobrej perspektywy Grudziądza, rozwoju miasta Grudziądza. Dziękuję bardzo.